Wrocław w zeszły weekend stał się stolicą Polski kosmosu. Tak, kosmosu, bo właśnie tutaj w stolicy Dolnego Śląska odbyła się dwudniowa konferencja World Space Week. Wydarzenie to dotyczy kosmosu, ale nie tylko. Wydarzenie odbywało się przez dwa dni w 17 Liceum Ogólnokształcącym i Hali Stulecia. Podczas imprezy odbył się maraton astronomicznych warsztatów dla dzieci i młodzieży, a także konferencje popularno-naukowe. Przyszedłem tutaj, bo interesuję się kosmosem. Jak byłem mały, to zawsze chciałem polecieć w kosmos. Może to marzenie się kiedyś spełni, może nie. Słucham sobie wykładów, jest bardzo ciekawie. Właśnie przemawia, czy mówi, jest wykład Andrzeja Dragana. Dostaliśmy się do finału konkursu, żeby zaprojektować kolonię marsjańską, która miałaby być samowystarczalna i zapewnić życie tysiącom kolonistów. Kosmos to jest coś, co jest, powiedzmy, od nas otacza cały czas. I jako student, który interesuje się nauką, wciąż jest wiele rzeczy, których ja nie rozumiem i które wiele mogę się na ten temat nauczyć. Dlatego przyjście na takie konferencje, gdzie jest wielu gości, wielu prelegentów, a także wielu innych uczestników, którzy się bardzo interesują tematem, to jest po prostu niesamowite przeżycie. World Space Week tworzą pasjonaci kosmosu, miłośnicy astronomii i nauk ścisłych. Takiej imprezy brakowało w Polsce, a Wrocław stał się miejscem, gdzie specjaliści mogą się spotkać z amatorami. Nie było takiego wydarzenia, czyli dowiedzieliśmy się, że istnieje coś takiego jak Międzynarodowa Inicjatywa World Space Week, a w Polsce nie było nic. I tak po którymś projekcie kosmicznym, w którym poznałam fantastycznych przyjaciół, zdecydowaliśmy, że zrobimy polską edycję World Space Week. I tak od 3 lat tworzymy ją całkowicie wolontariacko. Podczas imprezy spotkać można było wielu wystawców zajmujących się szeroko pojętą astronomią oraz dotrzeć do strefy artystycznej. Jesteśmy tutaj w takiej części artystycznej, czyli możemy zobaczyć po pierwsze wystawę astrofotografii. Mamy też obok obrazy związane z kosmosem. Tutaj są to obrazy naszych zaprzyjaźnionych artystów. A także za mną znajduje się też makiety oraz plakaty grupy Space is More. Miałem przyjemność zaprezentować swojego łazika marsjańskiego, który brał udział w tegorocznych zawodach European Rover Challenge 2019 na Pyrgicy Śląskiej. Tegoroczne zawody ERC to 5. miejsce. Także dosyć według nas wysoko, ponieważ w zeszłym roku było to 13 miejsce. No, w tym roku udało się zdobyć 5 na 29 drużyn z całego świata. Sprawy kosmosu, galaktyki nie są nam obce, ponieważ prowadzimy w naszej firmie warsztaty dla dzieci, dla młodzieży. Aczkolwiek dzisiaj chcemy promować nasz kolejny produkt Roboklocki dla biznesu. I tutaj mogę zaproponować tematycznie odnośnie dzisiejszego dnia łazika marsjańskiego. Kosmos i astronomia rosną w siłę, a zainteresowanie tą tematyką jest coraz większe. Marta Wrońska, Echo 24.